Dzień dobry, dzień dobry. Z delikatnym poślizgiem, ale zmieściłam się w 3 minutach. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na Wymagatkach. Wymagatki, drugi sezon, drugi odcinek. No i dzisiaj trochę tak z partyzanta i trochę tak spontanicznie, bo dziecko mam chore w domu i nie zdążyłam Wam wczoraj powiedzieć ani czy będą, ani o której będą, ani o czym będą. Więc wrzuciłam dzisiaj tylko na szybko przypomnienie, żebyście wiedzieli, że wszystko gra. Instagram do mnie macha, więc rozumiem, że widać i słychać i mogę mówić o najważniejszych rzeczach. Chciałam zacząć od tego, że właśnie po 2 dniach adaptacji w przedszkolu, każde z nich to były 3 godziny, moje dziecko już jest chore, no i na razie mamy przerwę w tym przedszkolu. Ale ta adaptacja póki co idzie świetnie, rewelacyjnie i lepiej niż można byłoby się spodziewać. I myślę, że też na ten temat pewnie trochę powiem, jak to wszystko szło i dlaczego tak dobrze poszło, tak mi się wydaje. O, jest Facebook też, super. Dzisiaj z ogłoszeń to bardzo, bardzo króciutko. Chciałam powiedzieć o 2 rzeczach. Po pierwsze, na blogu wczoraj wylądował nowy tekst. I to jest wywiad z Arturem Rakowskim, prowadzącym bloga Po męsku o zdrowiu, arturrakowski.pl. To jest wywiad dotyczący jesiennych infekcji, ponieważ Artur jest farmaceutą i pracuje w aptece ogólnodostępnej, a oprócz tego jest tatą dziecka chodzącego do żłobka, więc bardzo dobrze wie, z czym się wiąże połączenie jesieni i dzieci. Więc zapraszam Was na bloga wymagające.pl, żebyście sobie zerknęli i przeczytali ten wywiad, w którym Artur trochę mówi o tym, po pierwsze, jak sobie radzić z jesiennymi infekcjami, kiedy stosować jakie leki, jak stosować leki przeciwgorączkowe u dziecka, przeciwkaszlowe, jak sobie radzić z katarem, ale też mówi trochę o odporności. Więc zapraszam po pierwsze na bloga. Druga rzecz, jeśli jesteście z Pomorza Zachodniego, czyli okolice Koszalina, Kołobrzegu, Świnoujścia, to chciałam Wam powiedzieć o tym, że za tydzień, 1 października o godzinie 10 zaczyna się rejestracja na konferencję TEDx Koszalin. I mówię o tym dlatego, że ja na tej konferencji 19 października będę jedną z prelegentek. Konferencja jest całkowicie darmowa. Będzie 10 prelegentów, poza mną 9 rewelacyjnych, króciutkich wykładów, bo konferencja TEDx składa się z takich 18-minutowych przemówień. Konferencja jest darmowa, ale obowiązuje rejestracja. Więc jeśli jesteście właśnie z Pomorza Zachodniego i 19 października w sobotę mogłybyście przyjechać i wziąć za darmo udział w takiej konferencji, to zachęcam, żeby sobie wpisać w telefonie przypomnienie, żeby w przyszły wtorek, 1 października o godzinie 10 wejść na stronę tedxkoszalin.pl i się zarejestrować, żeby zgarnąć ten bezpłatny bilet. Konferencja będzie w Filharmonii Koszalińskiej, tam jest ponad 500 miejsc, ale wiem, że te bilety dosyć szybko znikają właśnie dlatego, że ranga wydarzeń jest duża, no ale też rzadko się zdarzają tak fajne konferencje, które są bezpłatne. Ja na tej konferencji wrzucam tutaj jeszcze linka na Facebooka. Link też jest w opisie tego dzisiejszego live'a. Ja na tej konferencji będę mówiła o nocnych markach o dorosłych. Nie o dzieciach tym razem, tylko o dorosłych. Więc zachęcam do tego, żeby wziąć sobie udział. I tyle byłoby z ogłoszeń. Dzisiaj obiecałam, że będzie o śnie dzieci i o tym dokładnie, ile małe dzieci powinny spać. To jest taki temat, który budzi bardzo dużo emocji. Uważam, że jednym z największych kłamstw, które słyszą rodzice malutkich dzieci albo jeszcze pary, które się spodziewają dziecka, są takie, że noworodki śpią po 20 godzin na dobę. I chciałabym powiedzieć, że takie noworodki, które śpią 20 godzin na dobę, zdarzają się na tyle rzadko, że trudno mówić o tym jako o jakiejś normie. Rodzice słyszą te informacje albo na szkołach rodzenia, albo czytają w niektórych jeszcze podręcznikach czy poradnikach dotyczących opieki nad małym dzieckiem i potem są bardzo mocno zdziwieni, że ten noworodek to nie śpi i nie je tylko, z czego się spanie 20 godzin na jedzenie 3, tylko wygląda to zupełnie inaczej.
w internecie, jeżeli będziecie chcieli poszukać jakichś wiarygodnych informacji dotyczących tego, ile dziecko powinno spać, w jakim wieku, to znajdziecie mnóstwo bardzo dziwnych tabelek, najczęściej niestety wyssanych z tak zwanego brudnego palucha. To znaczy, że często to są takie tabelki, gdzie jest określone, w jakim wieku dziecko powinno nie tylko ile spać na dobę, ale też ile powinno mieć drzemek, ile powinna trwać pierwsza drzemka, ile druga, a ile trzecia. Ile powinien trwać sen nocny. I chciałam Was przestrzec przed przejmowaniem się tego typu tabelkami. Dlatego, że tak jak powiedziałam, większość z nich jest wyssanych z brudnego palucha, nie są oparte niestety o żadne dowody naukowe i próżno szukać na tych stronach jakiejś informacji, skąd autor tej tabelki wziął takie, a nie inne dane. Skąd wziął, że pierwsza drzemka powinna trwać godzinę i 45 minut, a nie na przykład godzinę 30 albo w ogóle 25 minut tylko i wyłącznie. I tak naprawdę oczywiście my mamy jako psychologowie, czy w ogóle eksperci, którzy zajmują się snem, my mamy normy, których do populacji pediatrycznej, czyli właśnie do dzieci i młodzieży, do których się odnosimy, ale są to normy, które zostały takie aktualne normy zostały ogłoszone w 2016 roku przez Amerykańską Akademię Medycyny Snu. I proces tworzenia takich norm polegał na tym, że przez 10 miesięcy trzynastu ekspertów przeanalizowało kilkaset różnych badań naukowych, czyli jakby zebrano się, analizowano dotychczas opublikowane wyniki badań naukowych, żeby określić rekomendacje dotyczące tego, ile dzieci powinny spać. I wiadomość jest taka, że jeśli chodzi o dzieci od 0 do 3 miesiąca życia, czyli noworodki i tak zwany, powiedzmy, czwarty trymestr, pierwsze 3 miesiące życia, to nie udało się określić, ile takie małe dzieci powinny spać. Nie udało się określić, jakie powinny być rekomendacje dotyczące długości snu dzieci od 0 do 3 miesiąca życia. Dlaczego? Eksperci napisali, że dzieci w tym wieku bardzo różnią się między sobą, czyli norma jest bardzo, bardzo szeroka w tym wieku. Po drugie, takie małe dzieci miewają bardzo różne dni. Jeśli mieliście albo pamiętacie, jak wygląda sen na przykład dziecka dwumiesięcznego, to pewnie pamiętacie, że jest tak, że w poniedziałek ono śpi inaczej, we wtorek śpi 2 razy dłużej, a w środę to prawie wcale, a w czwartek znowu ma 3 drzemki, a w piątek tylko 1 i to bardzo krótką. I to jest generalnie norma. Trzecia rzecz, nie udało się określić, jakie są negatywne skutki spania zbyt krótko albo zbyt długo w tym przedziale wiekowym. I to, co ja bym mogła Wam powiedzieć odnośnie dzieci od 0 do 3 miesiąca życia, jest to, że nie mamy norm dotyczących tego, ile takie dziecko powinno spać na dobę, więc zapomnijcie, proszę, o tych noworodkach, co śpią 20 godzin na dobę i nie sfrustrujcie się tym, nie przejmujcie się tym i nie mierzcie tego, ile śpi Wasze dziecko w tym wieku, ale zwróćcie bardzo dużą uwagę na to, jak dziecko je i jak dziecko przybiera. Dlatego, że w pierwszych 3 miesiącach życia bardzo istotne jest to, czy dziecko dobrze przybiera na masie, czy jego waga ciała wzrasta odpowiednio tak, jak powinna, dlatego, że większość problemów ze snem w pierwszych 3 miesiącach życia wynika z problemów z karmieniem albo jakichś niezdiagnozowanych chorób czy też infekcji. Czyli w tym wieku my się nie przejmujemy samym snem jako takim, tylko sprawdzamy, kontrolujemy, czy dziecko dobrze umie ssać, czy dobrze przybiera na masie. Dlatego, że problemy ze snem będą wynikały z tego, że dziecko nie je, nie ssie tak, jak powinno, albo z jakiegoś powodu ma problemy zdrowotne, które mu ten prawidłowy sen uniemożliwiają. Jeśli chodzi o dzieci starsze, czyli takie niemowlęta między 4 a 12 miesiącem życia, to takie dziecko powinno spać między 12 a 16 godzin na dobę. 12 a 16 godzin na dobę. Nie ma tutaj podziału na sen nocny i na drzemki, tylko mówi się o tym ogólnym czasie snu, między 12 a 16 godzin na dobę. Więc będą takie dzieci, które będą miały
ten sen bardziej pokawałkowany, czyli będą miały więcej drzemek, a te drzemki będą krótsze i w związku z tym sen nocny będzie na przykład dosyć długi. Będą takie dzieci, które będą miały dosyć długie drzemki w ciągu dnia, a sen nocny będzie odpowiednio krótki, krótszy, ale będą się mieściły w tym przedziale 12-16. Będą też takie dzieci, które w ciągu dnia śpią dwa razy po 25 minut, ale przespią prawie całe noce i ta noc trwa naprawdę długo i nadal mieszczą się w tych widełkach. Za chwilę jeszcze o tym liczeniu powiem, ale już tak lecąc po kolei tym wiekiem, dzieci między pierwszymi urodzinami a 2 lata i 11 miesięcy powinny spać między 11 a 14 godzin na dobę. W tym drzemki, jeśli jeszcze mają. Dzieci między trzecim rokiem życia, trzecie urodziny do 5 lat i 11 miesięcy, czyli między 3 a 5 i 11 miesięcy powinny spać między 10 a 13 godzin na dobę. A dzieci powyżej 6 roku życia do 12 między 9 a 12. Czyli jeszcze raz, 0,3 nie mamy normy. 4-12 miesięcy między 12 a 16 godzin na dobę. Pierwszy rok życia do trzecich urodzin między 11 a 14. Od trzecich urodzin do szóstych urodzin między 10 a 13. Myślę, że tekst na ten temat niedługo pojawi się na blogu, żebyście mieli to podsumowane w jednym miejscu. Co jest ważne? Naukowcy mówią o bardzo ważnej informacji. Nie jest tak, że im dłużej, tym lepiej. Bo zobaczcie, że w tych normach nie jest powiedziane, że minimum 12 i więcej, tylko jest określone na przykład między 12 a 16. Dlaczego? Bo okazuje się, że są pewne negatywne skutki spania zbyt krótko, ale są też negatywne skutki spania zbyt długo. Nie jest tak, że im dłużej, tym lepiej i każde dziecko powinno spać bardzo, bardzo długo, im dłużej, tym lepiej, bo w tym lepiej będzie się rozwijać. Bo jeśli mówimy o negatywnych skutkach spania zbyt krótko, no to oczywiście one istnieją i mówi się wtedy o problemach u dzieci z zachowaniem, z uczeniem się. Spanie zbyt krótko zwiększa ryzyko urazów, zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy typu drugiego, nadciśnienia tętniczego, ale spanie za długo, czyli dłużej niż właśnie normy, również zwiększa ryzyko pewnych chorób, na przykład zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy typu drugiego, problemów psychicznych. Więc nie jest tak, że im dłużej, tym lepiej. Druga rzecz, która jest tutaj bardzo istotna do podkreślenia, to jest to, że w jaki sposób my w ogóle liczymy, ile nasze dziecko śpi. Często takie pytanie zadają rodzice, które budzą się w nocy na przykład 3, czy 4, czy 5 razy. I oni myślą, że należy każdą taką pobudkę odliczyć z tego sumarycznego czasu snu. Najczęściej nie trzeba. To znaczy u małych dzieci absolutnie normalne jest to, że dzieci w nocy się budzą. Tak, roczne dzieci też mają prawo się budzić w nocy i nawet dwuletnie dzieci mają się budzić w nocy, a z powodów emocjonalnych czasami budzą się i czterolatki w nocy, a nawet i siedmiolatki, czasami jak coś złego im się przyśni albo właśnie bierze ich jakaś choroba. Więc nie każdą pobudkę nocną my musimy odliczać. Zwróćcie uwagę, że bardzo wiele dzieci w nocy przebudza się, nawet czasami przebudzają się dosyć często, ale to nie jest do końca wybudzenie. Ja czasami mówię o tym, że to jest takie niepełne wybudzenie, że one często są w takim półśnie, takim automacie, że przebudzają się na chwilkę, nawet nie otwierają oczu, przytulają się do rodzica albo przytulają się do piersi, jeśli są karmione piersią i wcale się do końca nie wybudzają, nie są do końca świadome. Więc generalnie, tak żeby ułatwić Wam zrozumienie tego, powiedziałabym, że jeżeli ta pobudka jest taka standardowa, że dziecko się budzi, je albo pije, przytula się i zasypia i ona nie trwa dłużej niż 20-30 minut, łącznie na przykład z przewijaniem, jeśli mówimy o takim totalnym maluchu, którego jeszcze się w nocy przewija, to takiej pobudki nie odliczamy z tego czasu nocy. Czyli jeżeli moje dziecko poszło spać o 20 i obudziło się o 8 rano, ale w międzyczasie budziło się 3 razy tylko na karmienia i ono zjadło, odwróciło się na drugą stronę i śpi dalej, to ja tego czasu karmienia w tym momencie bym nie odliczała.
Natomiast jeśli jest tak, że za każdym razem w nocy, przy każdej pobudce dziecko trzeba ciągle i ciągle na nowo usypiać i to trwa bardzo, bardzo długo, no to wtedy faktycznie bym się zastanowiła, czy to nie jest ten czas w nocy, którego bym, ten czas, który bym odliczyła, jeśli chodzi o trwanie, licząc sobie powiedzmy, czy moje dziecko śpi tyle, ile powinno. I trzecia ważna rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna, żebyście ją zapamiętali, my nigdy nie leczymy, nie diagnozujemy samych liczb, samych wyników badań, samych obliczeń, tylko pacjenta albo klienta. Czyli nigdy nie jest tak, że jeżeli dziecko śpi mniej niż powinno, ale dobrze się rozwija, nie ma problemów emocjonalnych, intelektualnych, ruchowych, jest w miarę zadowolone przez większość dnia, to my musimy coś z tym zrobić. Czyli jeżeli mamy roczniaka, który śpi 11 godzin na dobę albo 10,5 godziny na dobę, ale wszystko jest z nim w porządku i naprawdę jest fajnym dzieckiem, tylko po prostu tak mało śpi, to tylko dlatego, że śpi krócej niż powinien, nie ma powodu go nic z tym robić. Dlatego, że jeśli chodzi o kryteria dotyczące bezsenności czy zaburzeń snu u dzieci, to zawsze ważnym kryterium jest to, na ile dane zachowanie związane ze snem wpływa na rozwój dziecka. Czyli jeśli mamy takie dziecko, które śpi krócej niż powinno, ale nijak nie wpływa to na jego rozwój i nijak nie wpływa to na jego funkcjonowanie w ciągu dnia, to po prostu bierzemy to na klatę i ja często tutaj daję taki przykład, że ja sobie myślę, że takie dziecko, jeżeli w przyszłości będzie chciało zostać lekarzem, to będzie miało nieco łatwiej niż inni, bo będzie miało niższą potrzebę snu, więc będzie mogło się uczyć w czasie studiów na trudne kolokwia, a w trakcie dyżurów będzie prawdopodobnie najbardziej wydajnym lekarzem akurat w szpitalu. Więc pamiętajcie o tym, że liczby liczbami, one są, oczywiście one są, istnieją, one są ważne, one dają nam jakąś podstawę, ale zawsze patrzymy na to konkretne dziecko, jak ono sobie w tej konkretnej sytuacji radzi. Ostatnia rzecz, o której bym powiedziała, która myślę też może być istotna, my nigdy nie patrzymy, w medycynie snu nie patrzy się nigdy na jedną konkretną noc. Nie diagnozuje się bezsenności, dlatego że ktoś raz miał problem ze spaniem. Ba, nie diagnozuje się nawet bezsenności, jeżeli ktoś trzy razy, nawet trzy dni z rzędu budził się w nocy kilkanaście razy. Jeśli w ogóle rozmawiamy z rodzicami na temat tego, ile dziecko śpi, czy jak dziecko śpi, to najczęściej prosi się rodziców o to, żeby prowadzili na przykład dziennik snu przez co najmniej 14 nocy z rzędu. Więc jeśli będziecie mieli taką pokusę, żeby policzyć, ile moje dziecko naprawdę śpi, to polecam, żebyście to robili bardzo regularnie w ciągu dnia i nocy, czyli licząc również drzemki, przez co najmniej 14 dni, 14 nocy. Dopiero wtedy wyciągali jakąś średnią i dopiero wtedy wyciągali wnioski, czy jest to coś, z czym ewentualnie można coś zrobić, czy można coś konsultować. I teraz co, jeśli okaże się, ok, dobra Magda, zaczęłam liczyć, sprawdziłam przez 14 nocy, 14 dni, nie odliczam tych pobudek nocy, bo one naprawdę są krótkie, no ale nadal mi się nie mieści w tych widełkach. I nadal ja czuję, że to dziecko nie jest do końca wyspane. To ja bym zaczęła od dwóch rzeczy. Po pierwsze, zaczęłabym od tego, żeby zastanowić się, czy moje dziecko, jaki moje dziecko ma chronotyp, czyli czy moje dziecko jest bardziej rannym ptaszkiem, czy nocnym markiem. I chcę wam powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak chronotyp pod tytułem późno chodzę wstać i wcześnie wstaję. Jest coś takiego jak nocne marki, czyli późno chodzę spać i późno wstaję. Jest coś takiego jak ranne ptaszki, czyli wcześniej chodzę spać i wcześniej wstaję, ale nie ma czegoś takiego będącego pomieszaniem jednego z drugim. Dużo dzieci, które późno chodzi spać, to są dzieci, które mają trudność ze śnięciem, ale one wstają wcześniej, dlatego że po prostu zbyt późno się kładą. Więc czasami sposobem na uratowanie snu u dziecka jest przesunięcie nieco pory zasypiania czy pory rytuału wieczornego na wcześniejszą godzinę. Jeśli was ten temat jakoś interesuje, bo na przykład wasze dziecko chodzi późno spać i widać, że mu się chce spać wcześniej, ale jakoś nie może zasnąć, albo chcielibyście, żeby chodziło spać wcześniej, bo rano musi być budzone do żłobka lub do przedszkola, to was zachęcam do tego, żeby po prostu zerknąć na moją stronę i tam zakładkę sklep, też wrzucam tutaj link, jest takie szkolenie, które dotyczy tego moje dziecko późno chodzi spać, czyli tego, jak przestawić dziecko na nieco wcześniejsze chodzenie spać.
Nie będzie to 3 godziny wcześniej, ale do 1,5 godziny spokojnie jesteśmy w stanie takie dziecko, które późno chodzi spać, ale mimo wszystko raczej jest dzieckiem porannym i wcześniej nam wstaje, jesteśmy w stanie je około 1,5 godziny przystawić. Druga rzecz, którą bym wzięła pod uwagę przy takim dziecku, które właśnie wydaje mi się, że śpi za mało, to jest porządna diagnoza. Porządna diagnoza pediatryczna. Dlaczego? Dlatego, że jeśli dzieci nie śpią tyle, ile powinny, to nie dlatego, że są złośliwe i często nie dlatego, że my coś robimy źle, tylko dlatego, że mają jakieś trudności zdrowotne, które im utrudniają sen, które im ten sen uniemożliwiają. Więc warto wtedy wybrać się do pediatry, zapytać pediatrę o to, czy zrobić jakieś badania krwi, czy zrobić jakieś badania moczu. Być może zobaczyć się z fizjoterapeutą, dlatego że czasami problemy z napięciem mięśniowym, z asymetrią napięcia mięśniowego wpływają negatywnie na sen dzieci. Ja też swego czasu nagrałam takie szkolenie problemy zdrowotne a sen dziecka i to jest takie szkolenie, w którym ja opowiadam o tym, jakie problemy zdrowotne, niedobory, choroby, zaburzenia mogą negatywnie wpływać na sen u dzieci. I tych, słuchajcie, chorób, zaburzeń, niedoborów jest ponad 20. Więc to nie jest tak, że okej, my wykluczymy, że uszy są okej i nie ząbkuje, to znaczy, że już na pewno jest zdrowe. To nie jest aż tak proste. Więc jeśli mamy takie dziecko, które ma bardzo duże problemy ze spaniem, i nie jest tak, że ono śpi mało, ale dobrze funkcjonuje, tylko śpi mało i kiepsko funkcjonuje, to nie zganiajmy tego, że no śpi mało, kiepsko funkcjonuje, to takie geny, tylko raczej jest jakiś być może problem zdrowotny, jakaś infekcja, jakaś choroba, jakieś zaburzenie, jakiś niedobór, który po prostu negatywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu, a przez to, że wpływa negatywnie na funkcjonowanie mózgu, też wpływa negatywnie na wzorce snu. No dobra, to by było, słuchajcie, na tyle. Pytacie o usuwanie z drzemek czy budzenie z drzemek. Myślę, że może kiedyś właśnie o tym budzeniu z drzemek i rezygnowaniu z drzemki sobie pogadamy, albo właśnie coś sobie tam napiszę na ten temat, bo myślę, że to jest też fajny temat do takiego omówienia w 15-20 minut. No właśnie. Okej, widzę, że tutaj liczycie też, ile śpią wasze dzieci. Okej, to słuchajcie, z mojej strony na tyle już dziś wszystko. Jeszcze raz was zachęcam do zerknięcia na bloga, do poczytania najnowszego artykułu i do pomagadek za tydzień wtorek godzina 12. Postaram się tym razem dać wcześniej znać, o czym będzie. A tymczasem kończymy. Miłego dnia dla was i niech wam dzieci nie chorują. No i weź się nie zarażajcie. Pa, pa.